Hej, cześć, siemanowo wszystkim ludzie, tutaj Tivor, witam was w kolejnym Rezydencie. Słuchajcie, nie będziemy za bardzo przedłużać. Wiecie jak to wygląda, czytałem wasze komentarze, jestem przekonany, że coś absolutnie paskudnego spotka mnie w tym odcinku, ale hej, przewalczymy to. Jak inni ludzie dają radę przejść tą grę, to ja dam radę. Zobaczymy tylko, jak dużo czasu mi to zajmie i jak bardzo będę strał przy tym w gacie. Wam przypominam, zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię. A ja cóż, ruszam przed siebie z takim oto ekwipunkiem teraz przy sobie. Dechy może mi się przydadzą, flashbangi wydają się być spoko, 4 miejsca zapasu, ten duży tryb, który nie wiem do czego ma mi służyć. Przekonamy się, wychodzimy stąd i zaczynamy działać z tym całym helikopterem, ponieważ mam chyba wszystko czego potrzebuję. Mam tutaj też safe house'a, do którego zawsze mogę uciec, jak to będzie wyglądało, jak to się skończy. Jeszcze zobaczymy. Nie ma tutaj kapelusza w tym safe house'ie. Ktoś z was mi sugerował, że to jest bardzo dobry znak, że nie ma takowego kapelusza, ponieważ pozwala to na... Wydupiaj! What the hell? Dobra, o w końcu. Nareszcie będę miał spokój z tą pindą tutaj. Brak kapelusza oznacza, że nasz przyszły kolega nie będzie mógł wejść do danego miejsca. Ja przeciągnę to na L, ponieważ kiedy tu przyszedłem było na R. Czy to jest jakby sposób na rozwiązanie tej zagadki środowiskowej? Jeszcze zobaczymy. No ale chodźmy, chodźmy. Tutaj mamy generalnie jakiś właśnie taki ding, który muszę pociągnąć. Tylko jak on dokładnie działa, nie wiem. Mamy wodę! Proszę bardzo, bo puściliśmy chyba ją do odpowiedniej rury za pomocą tej drugiej dźwigni. No i co teraz dam radę zrobić? Teraz dam radę chyba najzwyczajniej w świecie. Normalnie po tej drabinie nie wejdę, więc muszę chyba skorzystać z tych drzwi i leźć do przodu. Ktoś ciągle do mnie pisze, ale na razie kij z tym. Ojej. Co my tutaj odnajdziemy teraz? Oprócz tego pewnie, że tragedie, udupienie. O kurwa, nie! Nie, mamy go! Mamy go, proszę państwa! O Jezus Maria, zaczyna się! Zaczyna się! Jak szybki on jest? Jak bardzo on będzie za mną nadupcał? O Jezus Maria, będzie cały czas za mną nadupcał, o nie! Dobra, przyznam się, pisaliście mi parę rzeczy o tym pani. Nazwijmy go Krzychu! Krzychu, mordo! Najebany jesteś, dajże mi spokój! O Boże, ta muzyka! Te jego ciężkie kroki! Czy ja się przed nim dam radę skryć tutaj? Czy on przejdzie przez te drzwi? O Jezus! Przejdzie przez te drzwi, do safe house'a nie wejdzie, nie ma bata. Dalej słyszę jego kroki. Właśnie znienawidziłem tą grę. Właśnie znienawidziłem tą grę. Dlaczego? Dlaczego? A wytłumaczę wam, ponieważ Krzychu, proszę państwa... To jest rodzaj przeciwnika, którego nienawidzę. Z tego co mówiliście mi, nie da się go zabić. Da się go tylko zestunować, ale kompletnie się to nie opłaca, ponieważ poświęca się na to tonę amunicji. Słyszę dalej jego kroki. I on pada na ziemię na jakieś, tam pół minuty czy coś i generalnie dalej nas goni. I trzeba go unikać. Nienawidzę gier, w których trzeba unikać przeciwników. Dlatego nigdy nie chciałem grać w Outlasta. Słyszę jego jebane kroki! Nienawidzę grać w Outlasta, w Amnizję i w tonę innych gier, które właśnie na takiej zasadzie operują. God fucking damn it. Okej, no to w takim razie, dużo będziemy teraz czasu spędzać na mapie. Jakie mi się opcje odblokowały ze względu na to, że zdobyłem ten kluczyk? Gdzie ja teraz powinienem się udać, gdzie ja dam radę się udać? Oto jest pytanie. Zielony kluczyk, tak? Zielony? Tak. To sobie w sumie mogę obejrzeć, żeby mi pokazał jego nazwę. Klucz w kształcie trefla. Dobra, czyli mamy zieloną koniczynkę. Co ja dam radę teraz otworzyć zieloną koniczynką? No tutaj nic. Do podziemi wrócę dopiero jak będę miał ten. Mamy salę obserwacji. Sala obserwacji, do której jak ja mam dojść, nie jestem do końca pewien. Zobaczymy jeszcze. Gdzie ja w ogóle dam radę się schować przed tym skurwielem? Pewnie w bardzo niewielu miejscach. Tutaj? Nie wiem, musiałbym pamiętać, gdzie są te jebane kapelusze. Mówiliście, że one oznaczają, że ten ziomek da radę tam wejść. No na razie dam radę sobie przejść tędy i wrócić do okolic, które już kojarzę. Potem chyba...
Gdzie jest ten trefl? Na pierwszym piętrze damy radę wejść do archiwum. To się nam na pewno przyda. Potem będziemy mogli... na pewno mogę wrócić sobie przejść tutaj obok pracowni plastycznej. Piętro do góry i odwiedzić... Nie, nie piętro do góry. Piętro w dół. Tak. Będę musiał zejść tutaj. To przez garaż albo przez to wyjście ewakuacyjne. Chyba dam radę, tak mi się wydaje. I będę mógł sobie wejść... nie będę mógł sobie wejść. A, mogę sobie... tu schodami w dół na 1F zejść i odwiedzić salę obserwacji. No dobra, spróbujemy to chyba zrobić. Mam wrażenie, że archiwum będzie bardziej kluczowe dla nas. Słyszałem jedno. Że nie powinienem biegać. Ponieważ bieganie ściąga jego uwagę. Cały czas słyszę jego kroki. Wiecie co? Ja może... Nie. Nienawidzę tego! Nienawidzę tego! Nienawidzę tego! God fucking damn it! Ciągły strach pieprzony. No to teraz ta gra dopiero się zrobiła straszna. Dobra, idziemy tam, gdzie chciałem iść teraz. Dobra, nie słyszę jego kroków przez chwilę, więc spokojnie chodźmy tam, gdzie chcę iść. Na, wiecie... Gra cały czas zachowuje dokładnie ten sam schemat, jaki miała wcześniej. Czyli... Zdobywamy przedmiot. Jest tam! Gdzie on pójdzie teraz? Do mnie pójdzie pewnie oczywiście. Tak? Tak! Jebać to! Oj, zaczyna mnie gonić! Super! Super, super! Fuck me in the ass! Dobra, spierdalam w takim razie. Okej, okay, no to odwiedzimy tamten pokój kiedy indziej. Dlatego mówiliście, hej Dobold, zrób wszystko, co masz zrobić. Wtedy jak najwcześniej dasz radę, bo on potem będzie cię ciągle ścigał. Oh, zaczyna wydawać dziwne dźwięki zagranicznych ptaków. O Jezus Maria, to teraz będziecie mieli super zabawy. Idziemy kurwa do archiwum. Powinienem jak najmniej biegać, aczkolwiek też powinienem unikać jego wzroku generalnie. Jebane oczywiście musiał się bujać w tamtych okolicach, co strasznie się, ale dobra. Plan, będę często odwiedzał mapę, od razu wam to teraz obiecuję. Jak najmniej biegania, jak najwięcej spierdalania przed jego wzrokiem. Dobra, mam nadzieję, że mnie tutaj prędko nie znajdzie, ale chuj wie, wiecie co jest najgorsze? Że podobno strzelanie też zwraca jego uwagę. O Boże, liker. No ty. Dobra, przeszedłem sobie obok niego, mam mnie w dupie. Może się spotka z tamtym kolegą. No tego zombiaka już nie powstrzymam przed przejściem. Archiwum, proszę państwa. Archiwum, użyjmy sobie klucza, tiru riru. Dziękuję bardzo. Wbiję tutaj, czy mnie znajdzie? A pewnie kurwa tak, ale dobra, już kij w to. Co my tutaj damy radę znaleźć? Co mi się tutaj... To jest kurwa do tego. Narzędzie jest do tego lewarka. No to narzędzie mi się zdecydowanie przyda. Mam też granat. O, granat to mi się myślę może przydać. Wiem w jakim pokoju jestem bezpieczny. Ktoś z was mi mówił o jednym... Zombie chyba będzie chciał wejść do tego pokoju, co? To tylko zombie, to tylko zombie. To jest najważniejsze, że to jest tylko zombie. Ty, bo ja muszę wyjść tymi drzwiami, którymi tutaj wszedłem, bo tamtych zielonych sobie nie otworzę. O Jezus Maria, tam też coś leży. Proch to jest chyba. Dobra, chodź zombiaku, chodź. Czy tutaj zaraz wejdzie jeszcze Krzychu? Jak tutaj zaraz jeszcze wejdzie Krzychu, będę bardzo niepocieszony. Dobra. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze proch strzelniczy leżał. Więc podnieśmy go sobie. Okej. Dobra, dokąd teraz? Boże, wszystko musi być teraz tak bardzo zaplanowane. Mogę wejść do ciemni. Jestem prawie pewien tego, że tam mogę jakby szukać schronienia. I tam będę jakoś w pewnym stopniu bezpieczny w ciemni. Jebany liker. Czy Krzychu będzie walczył z panem Lizaczem? Nie wiem, ale mój cel w tej chwili dostać się do biblioteki. Jak wejdę na piętro, to przejdę do biblioteki i dam radę poprzesuwać tamte gówna i wejść gdzieś na górę. O Jezu! O kurwa. Dobra, muszę go tu zaoutplayować i spierdalać. Siema Krzychu! Kurwa, ten jeszcze nie! No dajcie mi spokój! Kurwa, jebać ten nóż w takim razie. Dobra, jebać na razie nóż, nie potrzebuję kurwa teraz tego noża. Ale Krzychu mnie będzie gonił. Co? O Jezus, otwiera drzwi. Dobra. Plan. Ten liker tutaj też kurwa mnie nie za bardzo pociesza. On mam wrażenie jest dość szybki. On jest na tyle szybki, że muszę zacząć biec. A tu jest ten pieprzony lizacz, dobra. Okej, okay, na spokojnie. Tutaj tego, tamtego. Wiem, że on do tego głównego holu może wejść. Oh, fuck me in the ass, man. Come on. Dobra. Pytanie.
Idę do biblioteki i robię to, co miałem robić, czy może idę do ciemni i przeczekam skurwysyna? Chyba pójdę do ciemni i przeczekam skurwysyna, ponieważ wiem, że mogę taką akcję odjebać. Nie mam noża, ale w ciemni będę mógł się wyposzazyć w jeden z moich wcześniejszych noży, tak więc będzie dobrze. O kurwa, czy to jest liker? O nie, tak, to jest liker! O ty kurwo! O nie! Dobra, dobra, czas zażyć coś, co mnie uleczy. Chryste panie, ale się chujowo zaczęło robić. Dobra, liker nie żyje. Jeszcze żyje! O Boże, nie mam noża! Mam granat za to! O ty kurwo! Nie żyje? Nie żyje. Ciemnia. Oto się zrobi teraz ekscytująco, ale będę teraz dużo klnął. Jezus Maria. O, słyszę naszego pana kolegę. Krzychu, nie, musiałeś tyle pić? Naprawdę, musiałeś tyle pić na imprezie? Patrz, co teraz odpierdalasz, dobra. Okej, okay, no to w takim razie, w co by się tutaj zaopatrzyć teraz? Ojeju, jeju, jej. Tego sobie schowam, granata też chyba schowam, to będzie przydatny przedmiot, tylko nie wiem jeszcze do czego. Jeszcze jedne drzwi dam radę tym moim treflem otworzyć. Nóż bojowy jakiś zdecydowanie mi się przyda, jakikolwiek. Może jak będę miał chwilę, w co wątpię, to sobie wrócę po tamten nóż, żeby go wyjąć z zombiaka, bo on dalej tam sobie siedzi. Pieprzony musiał mnie oczywiście zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie, jebany tam przylas, czyli mnie słyszał. Wydawało mi się, że chodzenie powoli jakoś go zmyli, ale najwyraźniej nie, bo jebać mnie. Ten tryb gdzieś mi się przyda, tylko nie wiem czy tutaj, ale lepiej go mieć przy sobie niż potem w takich warunkach, jakie w tej chwili mam na tym posterunku, sobie wracać gdziekolwiek, żeby go wyjąć, więc wolę go już nosić. Na pewno potrzebuję czegoś leczniczego, myślę, że wyjmijmy zielone zioło i wyjmijmy czerwone zioło, my sobie je połączymy ze sobą i teraz mam dobrą dawkę leczniczą, to dam tutaj. Granat błyskowy może się przydać, to zobaczymy, aczkolwiek tego, nie, te dechy, to teraz, kurwa, jebać te dechy, tak naprawdę mi się za bardzo nie przydadzą, mam wrażenie. Czy coś powinienem jeszcze teraz wyjąć? Dobre pytanie. Może niebieskie zioło i czerwone zioło chyba zwiększy mi odporność, na przykład na obrażenia, trudno powiedzieć. Dobra, okej, mam tyle, ile mam w tej chwili. Krzychu sobie tam cały czas gdzieś spaceruje, maszeruje. Poczekam, aż przestanę go słyszeć i pójdę i spróbuję pójść do tej jebanej biblioteki, ale prawdopodobnie przez piętro, ponieważ dam radę tutaj tymi schodami wejść do góry i potem no, obejść to wszystko i przez hol dotrzeć do biblioteki i użyć tego lewarka. Mam nadzieję, że jak już tam wejdę i przeskoczę przez te drzwi, przez które mam przeskoczyć, to dam radę sobie, wiecie, normalnie dotrzeć do tamtych drzwi, do których mam dotrzeć. Tam jeszcze trochę amunicji do pistoletu jest, do poczekalni sejfu nie znam, ale ktoś was mi napisał, że do większości sejfów szyfry są napisane z boku, nie? Sprawdzałem jeszcze tej teorii, może tak jest. Jebany, łazi sobie tutaj, patrzcie na niego! No i będę sobie tak siedział w tych safe roomach i czekał. Ja sobie zapiszę tutaj grę na nowym safe slocie, bo czemu nie? Ciekawy jestem, ja w ogóle chcę sprawdzić jedną rzecz. Jeżeli włączę kontroler, bo nie będę grał na kontrolerze, to wiecie co jest najgorsze? Mam jedną prędkość chodzenia na klawiaturze, taką. A na kontrolerze mógłbym chodzić jeszcze wolniej, czyli tak, czy to jest cichsze? Czy to jest na przykład na tyle ciche, żebym ja dał radę być nieusłyszany przez niego? To jest bardzo dobre pytanie. Czy ta prędkość ma aż takie wielkie znaczenie? Bo na padzie da się iść jeszcze wolniej. Troszkę jeszcze szybciej. To jest właśnie plus pada. Jebany ciągle tutaj spaceruje. Nie wiem ile mam tutaj siedzieć, żeby on na przykład zaczął mieć mnie w dupie. Może spróbuję grać na kontrolerze przez chwilę. Może jakoś mi to da jakiś lepszy efekt. Poczekajcie, opcje, uwaga, ustawienia, sterowania, co tutaj mamy? Mamy mapę, celowanie, przygotowanie pomocniczej broni, zmiana amunicji, w ogóle innych rodzajów amunicji jeszcze nie miałem. Otwieranie ekwipunku to jest Y, X to przeładowanie, o, szybki obrót brzmi nieźle, zmiana broni, kurwa, nie ogarnę tego normalnie. Zmiana położenia kamery, no to ja wiem. Czekajcie, Y. Aha, Y mi otwiera ekwipunek po prostu. To zajmuje dwa sloty. Wiecie, no mogę zawsze spróbować, nie? Mogę zawsze spróbować i może coś z tego będzie. Tylko muszę chodzić naprawdę cicho i powoli. Dostęp do mapy też jest całkiem wygodny. Mogę sobie zmieniać obszar. Nie zmieniać obszar, ale piętro mogę też zmieniać dość wygodnie. To chyba sobie spróbujemy.
Tylko właśnie ja cały czas skurwiela czuję i wiecie, jakie ja mam przeczucie, że on sobie łazi teraz gdzieś w tych okolicy tych schodów, do których ja bardzo bym chciał teraz dotrzeć, ale za bardzo niekoniecznie będę miał jak. No ale chyba będę musiał spróbować. Broń bym sobie wybrał z powrotem mój pistolet, chociaż strzelanie do niego nie ma większego sensu. Mogę zawsze też obracać sobie szybko kamery i zacząć zdupcać i ewentualnie zrobić zawsze retreat do ciemni. Dobra. Nie słyszę jego kroków. Gość jest zaraz obok. No dobra, prawda jest taka. Albo pobiegnę i zacznę coś robić, albo gość będzie mnie ścigał cały czas. Nie jestem pewien, czy graję na tym padzie, to jest takie dobre. Mam jednak mimo wszystko mniejsze możliwości obracania się. Czekajcie, gdzie on kurna łazi? Będę przychodził tą grę 100 lat. Gdzieś tam go słyszę, tam przed sobą. O, właśnie otworzył jakieś drzwi. Jebany jest zbyt inteligentny. Jeszcze ten liker tutaj, który mnie zmusił do zużycia mojego tego sprzętu i granatu, bo mnie zaskoczył. Pytanie, jaką trasą lepiej pójść do tej jebanej biblioteki? Czy wrócić do głównego holu, pójść na górę? Nie, no tędy mam chyba bliżej, ale musiałbym dookoła pójść wszystkiego. No dobra, okej, spróbuję. Co najwyżej zginę. Czy on jest tam? Nie. Dobra. Chodźmy powoli w takim razie. Chodźmy powoli, nie mogę siedzieć w miejscu. I mam nadzieję też nie spotkają mnie żadne randomowe, pojedyncze zombiaki, które zmuszą mnie do jakiegoś szybkiego strzelania. Dobrze idę, nie? Ta. Teraz przez prysznicę dookoła, tam jest hol i będę w bibliotece, gdzie tego lewarka mam użyć. Mam wrażenie, że on idzie po tym korytarzu, do którego ja się w tej chwili kieruję, co będzie bardzo nieprzyjemne, a wtedy pewnie... On jest tutaj obok. On jest na tym korytarzu. Albo kurwa nie, nie wiem. Nie wiem, ale mam wrażenie, że jeżeli go tutaj spotkam, to na padzie nie będę miał dość szybkiego czasu reakcji, żeby coś z tym zrobić. Ty no nie, chyba go tutaj nie ma. Dobra, idziemy powoli. Tutaj w ogóle deszcz pada, to powinno mnie zagłuszyć. No jebane pewnie mnie słyszy, oczywiście. Na pewno nie powinienem sprintować, ale zbliżam się coraz bardziej. Pralnia, hol. Gorzej jak właśnie w tym holu siedzi, wtedy nie wiem. No spróbuję mu coś wpakować w głowę i zestunować go na chwilę, ponieważ trochę amunicji mam. Dobra. I to nie jest powiedziane, że ja nie powinienem w ogóle do niego strzelać. To jest legitny sposób na powstrzymanie go w pewnym stopniu, nie? Najgorsze jest tutaj, że tutaj są kolejne zombiaki w tej bibliotece i one nie będą na pewno szczęśliwe z tego... powodu, że ja będę chciał cokolwiek tutaj robić. Dobra, tamta pinda może da mi chwilę spokoju. Mam nadzieję, że generalnie zostawi mnie na dłużej, a ja dam radę wykorzystać te wszystkie jebane półki. Coś tutaj podziałać. Dobra, okej. A. Lewarek na pewno będzie tutaj pasował. Widzicie, mamy teraz to. O Jezus, to było na pewno kurwa głośne i on tu teraz przylezie. Dobra, jak ja mam to teraz ustawić, żeby po tym przejść? Wydaje mi się... że tym muszę przejechać jak najbardziej na prawą stronę wszystkim, ale w sumie nie jestem do końca pewien. Uwa, tamta jeszcze... nie, tamta mi na razie daje spokój. Dobra, zaraz Krzychu tutaj przylezie, jestem absolutnie pewien tego. Więc co najwyżej zrobiłem sobie jakąś przebieżkę dookoła, bo i tak muszę wejść na górę. Słyszałem, że potrafi chodzić po drabinach, co mnie bardzo nie cieszy. O kurwa, Krzychu przylazł! Jest Krzychu! Siema! Dobra, idę do góry. Escape, kurwa. A nie, jebać escape. Dobra, wiem, że on potrafi łazić po drabinach, muszę mądrze tutaj pójść. Przez zachodni magazyn mogę pójść, zrobić mu takiego bambuzla lekkiego, albo zejść po tych schodach jeszcze raz, kurwa? Dobra, czekajcie, tam są te schody, nie? On wejdzie po drabinie, oczywiście, kurwa, że wejdzie po drabinie, ale to mi może dać trochę czasu, żeby, kurwa, zejść na dół, przesunąć tą półkę i jeszcze jednego bambuzla mu zrobić, więc być może się uda, bo, albo być może będę mu te headshoty po prostu pakował. Dobra, on tam łazi teraz i tak. Siema, koleżanko. Nie żyje. O kurwa, gdzie on jest? O nie, no on jest za inteligentny, kurwa. Dla własnego dobra on jest za inteligentny. Dobra, spróbuję go zestunować tutaj, marnując parę pocisków. Tak, to prawda, ale może się uda. Patrzcie, jest, padł na jedną nogę. Zużyłem parę pocisków. Dobra, jakieś 30 sekund. Czy mi się uda tą szafę? No kurwa, co ty nie powiesz? Przesuwaj. W
Wtedy dasz radę przejść, bo jesteś jebanym inwalidą i nie potrafisz tego przeskoczyć bez ustawienia sobie jebanych półek. Dobra, to mam nadzieję, zda egzamin. Ustawiłem je teraz tak, że chyba dam radę przejść. Aczkolwiek wolałbym poczekać, aż on gdzieś z dupcy totalnie gdzie indziej. Da radę? Da radę, jest! Przeszedłem! Kurwa mać! Do przodu, co tu będzie? Nie wiem, co ja teraz robię, gdzie jestem i czym dam radę tam dojść. Wschodni magazyn, wieża zegarowa. Dobra, lecimy w takim razie przed siebie. Trochę sprintuję, ale w sumie niby on jest zestunowany. Ja straciłem go ze wzroku. Dobra, jebać tego pada, wiecie co, naprawdę. O Boże. No i on już dokładnie wie, gdzie jestem. Dziękuję bardzo. Dobra, zbieram roślinkę w takim razie. Te drzwi, przejdę przez nie, przejdę. Wieża zegarowa, gdzieś jest zaraz przede mną. Strach mi wszystko to przeglądać. Co my tutaj mamy? Plan naprawy. Posterunek policji, wieża zegarowa po stronie zachodniej. Ze względu na zabytkowy charakter dzwonu do naprawy wzywam specjalistę, mówimy sprawę, w międzyczasie podejmę. O, świetnie, dobra, gówno mi to mówi, ale kolega już wie, że ja tutaj jestem. O, ale za to mogę ten trybik tutaj chyba dać? Użyj? Proszę bardzo, jak miło. Kurwa, nie pasuje? Jak to? O Jezus Maryj, co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam tutaj teraz się... Wieża zegarowa. Co ja mam teraz z tym zrobić? Dam radę pójść jeszcze dalej, ale ja zaraz tutaj będę w takim miejscu, że ja nie ucieknę przed krzychem. Ja pierdolę, nienawidzę tego. Dobra, trudno. Amunicji w ogóle nie mam też jakiejś tony. A to właśnie jest ślepy zaułek. Nie, co ja tutaj mam? Co to kurwa jest? Proch strzelniczy. Super. Co mi ten proch strzelniczy niby ma dać? To gówno tam mam. Krzychu zaraz tutaj przyjdzie i będę miał przejebane. A co to w ogóle ten dokument naprawy mi mówi? Plan naprawy. Na zabytkowy charakter dzwon do naprawy wzywam specjalistę. Mówimy sprawę na miejscu, ale w międzyczasie podejmę działania zmierzające do zabezpieczenia dzwonu ze względu na ryzyko uszkodzenia mocowania. Jak ja mam to rozumieć w ogóle? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, jak to wszystko się skończy, ale w ogóle mi się to kurwa nie podoba, co ja tutaj teraz robię. No na razie nie ma tutaj Krzycha. Co jest pewnym plusem, ale ewidentnie nie mogę tego trybika tutaj wsadzić, a szkoda. Bardzo szkoda. Jeszcze raz. No nie, no nie chcę, nie chcę, ale dlaczego? Czy ja to muszę jakoś odsuwać? Czy muszę otworzyć tą drugą część tego? Nie, nic tutaj nie mogę zrobić. Ha, czy ja to mam przeszukane? Nie wiem, czy mam to przeszukane, ale połaźmy sobie. Tam mogę tego tryba chyba wrzucić. Dobra, bo ja z paniki zacząłem iść do przodu i nie sprawdziłem wszystkiego tutaj. A nie wiem, może Krzychu tutaj też nie może wejść. Nie wiem, ale tak, ten trybik jest tutaj wpasowany, dobra. Okej, zwolnią się dwa miejsca w ekwipunku, co jest miłe. To co się teraz stanie? O Boże, otwieram się jakieś wejście do góry. No cóż, jak już mówiłem, ludzie, bardzo mi się nie podoba motyw bycia śledzonym przez coś nieśmiertelnego. Czuję się jakby mnie... No, czuję się tak zajebiście bezsilny. O nie. Czuję się zajebiście bezsilny. To jest to, do czego ja dążyłem. Po prostu jest taki wielki skurwiel, któremu nic za bardzo nie mogę zrobić. No i dupa. Jedna wielka dupa. Tam mamy jakieś przedmioty, które dam chyba radę wyjąć, ale tu jest jakiś skomplikowany wielki system. Mały trybik. To ten chyba dam radę wrzucić na dół w takim razie. Coś tutaj jeszcze ciekawego się znajduje do podniesienia, czy nie? Coś jeszcze chyba się znajdzie. Przy tym raczej zegarze, tam jakieś przedmioty wiszą, on, nie wiem, spadnie na dół, coś się stanie. Dobra, on tutaj chyba nie włazi. Jezus Maria, muszę ten odcinek zakończyć przecież. Już myślałem, że go tam zobaczyłem. Muszę go zakończyć sobie w jakimś sejwie. Nie wiem, jak ja do niego dotrę. Ale ulepszenie do Matyldy na pewno się przydało, ponieważ udało mi się go zestunować i faktycznie dostałem całkiem sporą ilość spokoju. Więc jest to dość legitny sposób, ale nie powinienem aż tyle amunicji marnować, no bo... Nieprzyjemna perspektywa, jeżeli miałabym mi się ta amunicja skończyć. Do shotguna zawsze mam trochę tego. No ale zobaczmy, co się stanie teraz. Mam nadzieję, że ten trybik tu pasuje. Pasuje. Coś się dzieje. Tylko co dokładnie? Co się z tym stanie? Jakby jak ja mam teraz tym operować niby? Nie wiem, co ta maszyna robi. Wieża zegarowa. No patrzcie, jak się ładnie kręci. Tylko czy ja mogę teraz coś z tym zrobić? Coś tu dziabnąć, kliknąć. Słyszałem otwieranie drzwi, ale to nie są te drzwi do mnie. Te drzwi tutaj są drewniane. On gdzieś indziej jest. O Boże, mam nadzieję, że od tyłu mnie nie zaatakuje, frajer.
Nie wiem, gdzie on jest, nasłuchuję jego kroków. Przerażające jest cały czas słyszeć te kroki. W ogóle mi się to nie podoba. Ale chyba nie włazi do wieży zegarowej z jakiegokolwiek powodu. Czekajcie, ten duży tryb, ja mogę go wyjąć stąd z powrotem, co jest ciekawe, bo schody mam już opuszczone. Może ten trybik mam gdzieś do góry wrzucić? Może on w czymś pomoże? Wydaje się być, wiecie, skuteczny nadal, a tutaj u góry teraz brakuje jakiegoś elementu chyba. Więc może coś mi się jeszcze uda zrobić, a może jestem za głupi i tego po prostu nie rozkminię. Jezus Maria, tętno mi teraz skacze, mogę sobie w sumie sprawdzić na zegarku tętno, co nie jest aż takim złym pomysłem. Ciekawy jestem, co pokaże. A mamy te przedmioty, to się na pewno przyda, tylko czy ja mogę tutaj teraz ten trybik zamontować? Chyba mogę. Użyj? Tak, wchodzi. Jakie mam tętno? A stuwa wjechała. O, patrzcie, coś się dzieje. Kontroler mi też wibruje. Muszę wyjąć baterię, żeby go wyłączyć, bądź mi... Ah! Syf tutaj robił. O. Dobra, co się teraz dzieje? Zegar zaczyna napierdalać i dzwoni. Zegar lata i zaczął rozpierdalać te przedmioty, które tutaj leżą. Okej, to miło. I spadł na dół. I mamy skrzynkę z kolejną kostką. Udało się. No to z tą kostką musimy już lecieć na dół. Leon, weź kurwa, nie narzekaj. To jest dość stresująca sytuacja. A ty się przejmujesz o raporcie? Człowieku, już nikt nie żyje, żeby przeczytać twój raport, a ty się raportem interesujesz. Jesus. Dobra, mam wrażenie, że jestem w pewnym stopniu bezpieczny w wieży zegarowej. Ale nadal gra jest niezapisana, więc jestem troszeczkę w dupie. Zaraz chyba zrobię sprint do najbliższego save pointu, którego nie jestem nawet w stanie teraz po ludzku zlokalizować. Zobaczymy, jak to się wszystko dla mnie skończy. Chodźmy tutaj, otwórzmy te przedmioty, weźmy, co mam wziąć. Mam nadzieję, że będzie umiarkowany spokój. Tak, część elektroniczna w pudełku. Dobra, coś tutaj jeszcze leży ciekawego? Coś spadło, czy wszystko? Wszystko. O Boże, Boże. Ty, moment! Czy Mick dzwoni domofon? Uno momento! Dobra, jednak cały czas wymyślam sobie powody, żeby się po prostu stresować. Jesus. Okej, okay. Czyli wszystkie przedmioty zebrałem. Obejrzyjmy sobie to, bo to ewidentnie dam radę pudełko otworzyć. I nagle krzychu usłyszał, jak ja rozrywam tą folię. Dobra, mamy małą część elektroniczną, no to teraz w takim razie idziemy do garażu. To jest mój cel teraz, garaż. Ale jeszcze mamy, widzicie, motyw tej zbrojowni. Ja tego Magnuma naprawdę chciałbym zdobyć. Tylko nie wiem, gdzie ja dostanę w tej chwili części, które do tego potrzebuję. Wydaje mi się, że tędy dam radę przejść, ale tam są zamknięte drzwi. Ja nie wiem, czy ja nie dam rady ich tak po prostu teraz otworzyć, więc zastanawiam się, co jeszcze mam z tym faktem zrobić. Ale teraz na zakończenie odcinka, skoro i tak udało mi się jakiś progres zrobić, wyjdziemy chyba z wieży zegarowej, wrócimy do tej biblioteki, no i spróbuję się przebiec i trafić do ciemni, bo w ciemni wiem, że jestem bezpieczny. A jak zdobyć dostęp do tego Magnuma, no to się jeszcze muszę zastanowić. Bo raczej nie chodzi o to, żebym leciał do więzienia, bo tam tylko ta karta magnetyczna mnie czeka. Mam salę obserwacji, do której dam radę dotrzeć. I w tej sali obserwacji może się znajdować coś, co pomoże mi tego Magnuma uzyskać, a ja chciałbym Magnuma uzyskać, niewątpliwie. Tak więc spróbujmy na sam koniec dotrzeć do ciemni. Gdzie on kurwa jest? Tam jest jakiś losowy zombiak. A naszego ukochanego pana kolegi tutaj nie widzę. Dobra, plan działania. Dotrzeć do tamtych drzwi. Przebiec normalnie tam z powrotem do biblioteki. No, dobra, spróbujmy. Niech te zombie tylko mi dadzą spokój. Proszę! Jak będę musiał zmarnować jakieś ten, cokolwiek, to będę niepocieszony. Gdzie są te drzwi? Tutaj. Czy on jest po drugiej stronie? Tak. Kurwa, tak. No to mam mały problem. Znaczy, wydaje mi się, że mogę wrócić do wieży zegarowej i on będzie miał mnie w dupie. Proszę, żeby to była prawda. Proszę, żeby to była prawda. Nie wchodź do wieży zegarowej. Tętno? Muzyka jest tak naprawdę napięta. Jezus Maria. Nie, dobra, dał sobie spokój. Nie, tętno mi właściwie spadło. Dobra, koniec tego sprawdzenia tętna, bo to debilizm. Dobra, dał sobie spokój. Muzyka zniknęła, aczkolwiek nadal słyszę jego pieprzone kroki. I te zombiaki tutaj też naprawdę nie pomagają.
siedzi tutaj jebaniec i będę tylko marnował na niego amunicję, jak on mnie zaraz zaatakuje. A tam jest kolejny, pan policjant, pan zombie policjant. O Jezus Maria. O Boże. O, nie podoba mi się to. Szczególnie, że ten Krzychu jest taki zajebiście potężny. Mogę tu w ogóle drzwi otworzyć jakoś po ludzku? Właśnie, mogę je tak pchnąć. Przydatne, ale Krzychu cały czas łazi po tej jebanej bibliotece. W ogóle mi to nie pomaga. Bo wiecie, to działa tak. On będzie chyba patrolował i w końcu coś czuje, da sobie jakiś umiarkowany poziom spokoju. W sensie z dupcy, gdzieś bardzo daleko, ale to trochę potrwa. O Boże. No to chyba zrobimy, ludzie, tak. Ja generalnie ten odcinek zakończyłbym chyba tutaj, ponieważ nie chcę spędzać godziny teraz na czekaniu. O, czy on tam właśnie przeszedł, czy mi się wydaje? Nie. Ale ten zombie tutaj na pewno nie pomaga, a ja nie mogę za bardzo biegać, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Cały czas jego kroki w okolicy słyszę. Ja czuję, że on cały czas porusza się po tej bibliotece tutaj, co w ogóle mnie nie cieszy. A, do wschodniego magazynu nie wejdę na razie, bo tutaj drzwi są zamknięte. Pewnie potrzebuję jakiegoś klucza, a drzwi kier nie dam rady otworzyć. Ponieważ z tego, co mi powiedzieliście i gdzieś wyczytałem, drzwi kier są dla Claire przeznaczone. Tu w ogóle jest jakaś amunicja do pistoletu, do której się jeszcze nie dorwałem. Nie wiem jakim sposobem, ale zdecydowanie bym ją chciał zebrać, jak uda mi się przez te jebane drzwi przejść, bo na razie na to się nie zapowiada. Dobra, wiecie co, spróbujmy. Nie słyszę go za bardzo, zombie są powolne. Spróbujmy przejść. Spróbuję dotrzeć do ciemni, zebrać tą jebaną amunicję, która tam leży, a nie wiem dokładnie gdzie. Tam jest, o kurwa. Dobra, to mam chwilę, aczkolwiek on teraz jest święcie przekonany, że wie gdzie ja jest, więc zapewne wie gdzie ja jestem. A ta amunicja jest jakoś piętro niżej, dobra. Ale jak będę tutaj, to będę miał przynajmniej pojęcie, gdzie on się znajduje i będę mógł go jakoś zaodplayować. On pewnie przez tamte drzwi wyjdzie, bo poszedł do głównego holu, nie? Dobra, niech on tu wlezie, chcę zobaczyć, którą stroną zacznie do mnie iść. Kapelusz mu w ogóle zrzuciłem frajerowi, bo jest dzbanem. Gdziekolwiek nie wejdzie na górę, on nie jest aż tak szybki, jakby chciał być. Ty kurwa, inaczej. Wejdź po drabinie, proszę. Nie, idzie po schodach, dobra. Właź na górę, frajerze. On będzie na środku, to ja pójdę tam, gdzie chcę iść. Ty, zaczął zawracać. No dobra, którędy pójdziesz? Pokaż mi, którędy pójdziesz. Ja potem jak pójdę. Najlepiej... No mogę w sumie zacząć biec przez zachodni magazyn. To nie jest aż taki zły pomysł też. Dobra, wiecie co? Jolo, chodźmy. O Boże, jedyny. Czy tu jest liker? O kurwa! Dobra, ty! Wychujałem go trochę. Tutaj są kolejne drzwi, dobra. Biegniemy w takim razie. Wypierdalaj, lizaczu. Nie interesują mnie żadne teraz nowe związki, okej? Dobra, do przodu. Przed siebie. I dam radę spierdolić. Ja biorę... No może nie, weźmy Matyldę na spokojnie. Dobra, nie wiem gdzie jest pan kurwa Krzychu, ale mam nadzieję, że go dam radę zaoutplayować. Jeżeli nie, to gorzej. Teoretycznie straciłem go z oczu i może być dobrze. Niewiele mnie już dzieli od tej jebanej ciemni. Gorzej jak mnie znajdzie. Potem będę mógł sobie już pomyśleć, gdzie by się teraz udać. No jak naprawdę będzie kryzysowo, to po prostu mu wpierdolę kolejne ładunki i wtedy naprawdę szybko się będę musiał zastanowić, dokąd chcę iść. Dobra, chyba się udało. Udał się fortel z zachodnim magazynem, ale muszę pamiętać, że w tym pieprzonym magazynie jeszcze wyżej znajduje się ten dupiany liker, którego przydałoby się unikać. Dobra! Jestem bezpieczny! Jezus Maria, jakie to jest stresujące dla mnie. Stresujące i wymaga planowania. Boże jedyna, wy pewnie macie ucztę po prostu. Największą ucztę uczt. Jezus Maria, przynajmniej życie mam na dobrym poziomie, więc nie jest źle. Moi drodzy, kończymy ten odcinek? Mam nadzieję, że się wam podobał. Chore pojeby. Zobaczymy, co uda się osiągnąć w kolejnym. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa!